Cześć Wam, nazywam się Arkadiusz Godzieba. Opowiem parę takich rzeczy ciekawych dosyć odnośnie zawierania małżeństw i, i pomoc na co dzień osobom chorym i niepełnosprawnym. Otóż, osoby chore i niepełnosprawne. Z punktu polsko prawa są bardzo dyskryminowane. Kościół rzymskokatolicki dyskryminuje te osoby w postaci takiej, że im, że ich, że im ich straszy piekłem. E, e. Że się nie, nie mają powołania do danych sakramentów, i po prostu nie mogą się odnaleźć. W kościołach ewangelickich jest zupełnie inaczej. W kościele ewangelicko-augsburskim, ewangelicko-reformowanym ewangelicko-metodystycznym małżeństwo nie jest sakramentem. W związku z tym osoby chore i niepełnosprawne mają ułatwioną możliwość zawarcia tego małżeństwa jako porządek, a nie sakrament. W cerkwi owszem małżeństwo jest traktowane jako sakrament, ale w cerkwi praktykuje się zasadę normy społecznej odnośnie zasada drugiej szansy. W momencie gdy dojdzie do jakiegoś rozpadu współżycia małżeńskiego czy jakieś inne sprawy, w których już ludzie obojga nie dają rady, Duchowni też, psycholog terapeuta też. E, można wtedy to małżeństwo rozwiązać rozwodem i zawrzeć ponowne. W cerkwi jest tak do dwóch, trzech razy sztuka. E, natomiast w kościele ewangelickim małżeństwo nie jest sakramentem, w związku z tym można do czterech razy zawrzeć małżeństwo i, i się rozwieść. Z uwagi na to. E, Polecam i zachęcam, żeby osoby, które mają problemy jakieś i są w, w, jakoś tak zrażone do Kościoła Rzymskokatolickiego, zapraszam, żeby przyszły do nas, do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, gdzie kościół zarządzają osoby świeckie, duchowny ma okrojony zakres obowiązków i. i Jest zupełnie inaczej. W cerkwi duchowni, niby dużo zależy od duchownego, ale tam jest to ta zaleta, że duchowny, który będzie się poświęcony, święcony na kapłana, powinien się przed święceniami ożenić. W związku z tym. Z uwagi na to, że w cerkwi duchowny może mieć żonę, rodzinę, jest bliżej ludności społecznej niż ludności duchowej. W związku z tym zachęcam, żeby zawierać małżeństwa z pięknymi dziewczynami ze wschodu, czy to w cerkwi sakrament z możliwością drugiej szansy, czy to w kościele ewangelicko reformowanym luterańskim, reformowanym, metodystycznym, gdzie małżeństwo nie jest sakramentem, a, a, a ani w cerkwi, ani w kościołach, w kościołach ewangelickich, jeżeli ktoś jest z innego kościoła, e, czy, czy nieważne, nie czy jest w małżeństwem, czy jest miłośnikiem, czy jest sympatykiem, czy jest członkiem, czy ma ślub ewangelicki, nie jest ekskomunikowany ani w cerkwi, ani w kościołach ewangelickich. Większość kościołów, tych należących do Polskiej Rady Kumenicznej jakby no, nie praktykują ekskomuniki. Dlaczego? Otóż dlatego, że to może przynieść więcej szkody niż pożytku. Powinniśmy się skupić na tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli. Jak chodzi o Kościół Ewangelicko Reformowany i Kościół Prawosławny, jest taki sam porządek przykazań. Wszystkie, wszystkie przykazania, dziesięć przykazań Bożych, które obowiązują w Kościołach Chrześcijańskich, obowiązują. Dwa przykazania miłości, też a przykazania Boże podzielone są na takie strefy. Cztery przykazania dotyczące relacji człowieka z Bogiem, a pozostało sześć codziennego życia względem bliźniego. Druga, druga, druga sprawa, w kościele ewangelicko-reformowanym jest coś takiego jak predestynacja. Ta predestynacja mi bardzo pomaga, i ona ma na celu. Uświadomić człowieka, że jest niebezpieczeństwo potępienia, ale żeby był raczej człowiek przekonany i, i myślał o tym, wierzył w to, że, że będzie zbawiony. Zbawieni jesteśmy nie z uczynków, ale z łaski. Jeżeli, jeżeli, jeżeli czy człowiek ma wolną wolę, ma prawo wybierać tutaj na Ziemi, ale w kwestii zbawienia nie ma wolnej woli i tutaj już decyduje o tym Pan Bóg. Pan Bóg jest wybaczającym, ale też wymagającym. I teraz co, co dalej? Pan Bóg daje człowiekowi wolną wolę, jak już wspomniałem, i radzi. Człowieku masz wolną wolę. Możesz wybrać śmierć, czyli potępienie, ale ja Ci dobrze radzę: wybierz życie. I tutaj nie ma straszenia ludzi piekłem, może przynieść więcej szkody niż pożytku. Ja, ja, ja współpracuję z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, Ewangelicko-Augsburskim, Ewangelicko-Metodystycznym, Kościołem Chrześcijan-Baptystów, Kościołem Zielonoświątkowym, Kościołem Prawosławnym, i tutaj za, za, zacząłem zauważać, że jest zupełnie inaczej. A Kościół Ewangelicko Reformowany połączy, w, w, we współpracy z Kościołem Wschodnim, prawosławnym, to jest cudowne, co, uważam, że cudowne i wspaniałe połączenie tych dwóch nurtów w celu takiej integracji oraz żebyśmy mogli się wspólnie. Zastanowić nad tym, co nas łączy, niż co nas dzieli. Ja ten kościół ewangelicko-reformowany poznałem na, na europejskich spotkaniach Tezę i, i we wiosce we Francji też. Polecam to. Zachęcam, żeby do nas przyjść, Aleja Solidarności 76a to jest budynek parafialny, Kościół 76, wszystko to jest w Warszawie. W każdą niedzielę o godzinie 10:30 w naszym kościele jest nabożeństwo. Raz w miesiącu i większe święta jest też nabożeństwo z wieczerzą pańską. Po, po nabożeństwie, zaś idziemy do budynku parafialnego na Agape. Tam można się ze mną spotkać i z nami wszystkimi porozmawiać. Można siedzieć nawet godzinę półtorej. To zależy, jak tam parafia ma czas i gospodarz domu pilnuje. Natomiast jest to o tyle fajne, że ludzie po prostu się znają i jest ta integracja. W związku z tym łatwiej jest wiele rzeczy ustalić i w sobie pomóc. Nas jest może jakieś 2,5, no może 3,5 tysiąca, więc w zasadzie 8 parafii w całej Polsce, więc w zasadzie wszyscy się znamy. W związku z tym zapraszam serdecznie do nas, żebyśmy możemy porozmawiać. I, powo, i, powo, i powołuję się na, na, na starszych zboru, na duchownego. I zapraszam do zobaczenia na Alei Solidarności. A, co ważne, mamy cztery takie podstawowe zasady. Słowo Boże, polegające na tym, że słowo jest oparte wyłącznie na czystej Biblii. Dwa sakramenty, chrzest i wieczerza pańska. Społeczność i karność kościelna oraz predestynacja, o czym już wspomniałem, jesteśmy kościołem ekumenicznym, jesteśmy otwarci na pozostałe wyznania chrześcijańskie i religie monoteistyczne. Jak chodzi o religie monoteistyczne, wschodnie, to tak, Judaiści i nadczzej Żydzi są to nasi bracia starsi, zaś muzułmanie to są nasi bracia młodsi. To wszystko są religie monoteistyczne, żadnych politeizmów tam nie ma. My, jako ewangelicy reformowani, nigdy żeśmy nie, nie, nie mieli z tym problemu. Dlatego jesteśmy kościołem tolerancyjnym, szanującym drugiego człowieka i przede wszystkim się wzajemnie wspieramy i sobie pomagamy nawzajem. Dziękuję za uwagę i do, do usłyszenia. Arkadiusz Godzieba. Cześć.